Witam wszystkich bardzo serdecznie na cotygodniowym przeglądzie scenariuszy rynkowych. Z tej strony Daniel Kalinka, Fibonacci Team School. Tak jak zawsze na początek przeanalizujemy główne pary walutowe, następnie zajmiemy się indeksami, a na koniec spojrzymy na surowce. Przejdźmy na platformę inwestycyjną. Widzą Państwo obecnie rynek euro-dolara na interwale D1. Na tym interwale jest bardzo dobrze widoczna ostatnia biała świeczka, mocny wyrzut ceny, m.in. po payrollsach i obecnie zatrzymaliśmy się przy zniesieniu 50% przy kursie 1,136. W razie dalszych wzrostów kolejne możliwe miejsce wyhamowania może wynikać z okrągłego poziomu 1,140 i współczynnika 61,8. Czerwona siatka FIBO jest mierzona z ostatniego ruchu korekcyjnego. Jeżeli rynek zawróci, bo taki wariant również warto brać pod uwagę, to istnieje w dalszym ciągu szansa na wypełnienie niebieskiego układu geometrycznego powstałego na bazie największej korekty w ostatnim impulsie wzrostowym. Przejdźmy na niższy interwał czasowy, aby lepiej określić bliżej możliwe w czasie scenariusze. I tak widzimy na interwale H1 oznaczyliśmy niebieskim prostokątem największy zakres korekcyjny w ostatnim widocznym impulsie wzrostowym i jeżeli na nowej sesji euro-dolar zacznie spadać, to możemy wyznaczyć potencjalny układ geometryczny na bazie widocznej korekty. Nakładamy ten zakres korekcyjny na ostatni szczyt i dolna podstawa widocznego prostokąta może stanowić zakończenie geometrycznej korekty pędzącej. Na ten moment zakończenie wypada w okolicach poziomu 1,127. Pamiętajmy, że nieco wyżej znajduje się okrągły poziom i on może teraz stanowić wsparcie w ramach biegu nowości. Jeżeli zostanie on wybity dołem, to właśnie pamiętajmy o tym układzie geometrycznym. No i oczywiście warto również aktualizować położenie tego prostokąta w razie wybicia nowych szczytów. Kolejny rynek jest to USD/CHF. Również na początek spójrzmy na interwał D1. Tutaj ze względu na bardzo silną korelację ujemną z euro-dolarem widzimy bardzo dużą świecę podażową. Obecnie zatrzymaliśmy się w okolicach kursu 0,976. Jeżeli te spadki zostaną utrzymane, to pamiętajmy, że w dalszym ciągu istnieje szansa na ponowny test zakończenia wewnętrznej formacji harmonicznej, ponieważ rynek za pierwszym razem zaksięgował zakończenie tego układu harmonicznego, po czym bardzo dynamicznie odjechał, po czym widać właśnie tutaj obserwując tę świeczkę, dlatego w dalszym ciągu istnieje szansa na ponowny test. Jak wiemy, w 60% takie zjawisko występuje, ale obecnie najbliższe możliwe wsparcie na tym interwale czasowym znajduje się przy kursie 0,970 przy zniesieniu 50%. Jeżeli rynek zawróci, to pamiętajmy, że w ramach biegu nowości pierwszy możliwy opór teraz będzie stanowił okrągły poziom 0,980, kolejny to poziom 0,990, w okolicach którego rynek w ostatnim czasie boksował, walczył, no i jak widzą Państwo, rynek sobie z tym poziomem nie poradził, ponieważ zawrócił. Przejdźmy na niższy interwał czasowy. Na interwale H1 również wyznaczyliśmy największy zakres korekcyjny w ostatnim impulsie spadkowym i tak w momencie wystąpienia większej reakcji popytowej na rynku możemy wyznaczyć również, tak jak na ETK-u, możliwy układ geometryczny. Na ten moment zakończenie tej struktury wypada w okolicach poziomu 0,980 i tak jak wspominałem wcześniej, w razie wybicia nowych dołków pamiętajmy o aktualizacji położenia widocznego prostokąta. Następny rynek jest to GBP USD. Tutaj również spójrzmy na interwał D1. W ostatnim czasie również mogliśmy zaobserwować tutaj silny impuls wzrostowy. Tutaj również istnieje szansa na ponowny test górnej podstawy geometrycznej korekty pędzącej, która została oznaczona czerwonymi prostokątami. Zakończenie tej struktury wypada w okolicach poziomu 1,470. Tylko pamiętajmy, że jeżeli przetestujemy ponownie górną podstawę, to będzie to już trzeci test i ryzyko wybicia górą jest coraz większe. Jeśli chodzi o wsparcie, po raz kolejny może ono wynikać z okrągłego poziomu 1,440. Rynek w ostatnim czasie bardzo ładnie reaguje na ten poziom. Wcześniej w ramach zasady zmiany biegunów
reagował w drugą stronę, więc powstrzymywał skutecznie wzrosty, teraz wyhamowuje skutecznie spadki. Przejdźmy na niższy interwał czasowy, bo jak widzą Państwo, tutaj mamy wyznaczony również największy zakres korekcyjny w ostatnim impulsie wzrostowym. Nałożyliśmy kwadrat, który posłużył do wyznaczenia widocznej korekty na ostatni szczyt i jak widzą Państwo, rynek już teraz reaguje na dolną podstawę tej struktury geometrycznej. Nieco niżej znajduje się okrągły poziom 1,450, dlatego dość normalne jest to, że rynek lekko narusza dolną podstawę struktury geometrycznej ze względu na ten okrągły poziom. To jest bardzo często spotkane zjawisko, jeżeli przy technicznych poziomach, technicznych obszarach wypada okrągły poziom, to bardzo często rynek sięguje ten psychologiczny kurs, po czym zawraca, respektując dany techniczny układ czy dany techniczny obszar. I obecnie na nowej sesji istnieje szansa, że rynek będzie respektował ten układ geometryczny i będzie w dalszym ciągu kontynuował wzrosty. Możemy również nałożyć siatkę FIBO na ostatni impuls wzrostowy i widzimy, że rynek skutecznie broni zniesienia 50%, jeżeli ono w ramach m.in. układu geometrycznego zostanie wybity, to kolejne możliwe miejsce wyhamowania przed techniczną strefą z interwału D1 może wynikać z okrągłego poziomu 1,460 i współczynnika 61,8, a jak wiemy, GBP USD bardzo często respektuje małe fi. Jeśli chodzi o następny rynek, jest to Euro JPY na interwale D1. Tutaj wybiliśmy techniczną strefę z okolic poziomu 122. Wielokrotne testy spowodowały, że dany techniczny obszar nie wytrzymał i obecnie znajdujemy się w okolicach następnego okrągłego poziomu, jakim jest 121. Jeżeli ta tendencja będzie utrzymywana, a jak widzimy w ostatnim czasie panuje bardzo silny trend spadkowy na Euro JPY, no to kolejne możliwe miejsce wyhamowania może wynikać ze zniesienia 127,2 mierzone z odcinka oznaczonego literami BC. Dodatkowo nieco niżej w okolicach tego zniesienia znajduje się okrągły poziom 120, jest to psychologiczny poziom 120 i może on stanowić istotną zaporę popytową. Przejdźmy na niższy interwał czasowy. Może na początek interwał H4, tutaj wyznaczyliśmy zakres korekcyjny, który rozpoczął się 27 maja tego roku. Jeżeli nastąpi większa reakcja popytowa na rynku, to możemy wyznaczyć możliwy układ geometryczny na bazie tego ruchu korekcyjnego, ponieważ w dalszym ciągu pamiętamy, że mamy silny trend spadkowy i warto próbować dołączyć się do tego trendu spadkowego. Raczej nierozsądne będzie handlowanie przeciwko trendowi tak silnemu, jaki widzimy na interwale D1. I tutaj górna podstawa tego układu geometrycznego na ten moment wypada w okolicach poziomu 122,775. A jeśli chodzi o bliższy, możliwie bliższy w realizacji czasowo układ, to on znajduje się na interwale H1. Wyznaczyliśmy największy zakres korekcyjny na tym interwale niebieskim prostokątem i nałożyliśmy ten zakres korekcyjny na ostatni dołek. Jeżeli na euro JPY na interwale H1 będzie utrzymywana tendencja wzrostowa i rynek dotrze w okolice kursu 121,670, to istnieje oczywiście szansa na powstanie geometrycznej korekty pędzącej, która może stanowić możliwość dołączenia do impulsu spadkowego jakże silnego. Następne możliwe miejsce wyhamowania może wynikać z okrągłego poziomu 122. Tutaj w ramach biegu nowości ten układ, który wcześniej stanowił silne wsparcie, może, przepraszam, ten obszar, który wcześniej stanowił silne wsparcie, teraz może stanowić opór. Pamiętajmy, że dodatkowo wypada tutaj zniesienie 50% mierzone z interwału tygodniowego. Kolejny rynek jest to USD JPY. Na początek spójrzmy standardowo na interwał D1. Widzimy bardzo piękną reakcję podażową na układ geometryczny oznaczony niebieskimi prostokątami. To jest bardzo dobry przykład tego, jak dane fundamentalne, jak publikacje makroekonomiczne wypełniają układy techniczne. Wcześniej rynek zaksięgował geometrię i w przeciągu kilku dni ta geometria została bardzo ładnie wypełniona. Obecnie dotarliśmy ponownie do poziomów Dinapolego mierzonych z interwału tygodniowego. Poziomy Dinapolego składają się ze współczynnika 61,8 oraz 38,2 i po raz kolejny istnieje szansa na wystąpienie reakcji popytowej.
ponieważ jak widzimy, rynek dopiero drugi raz testuje te zgrupowanie poziomów. Jeżeli jednak ten obszar zostanie wybity dołem, to kolejne możliwe miejsce wyhamowania może wynikać z kursu 105. Przejdźmy na najniższy interwał czasowy. Tutaj musimy przejść aż na interwał H1. Możemy wyznaczyć największy zakres korekcyjny, a jest on stosunkowo mały, ale warto taki układ mimo wszystko wyznaczyć. Wyznaczyliśmy największy zakres korekcyjny w ostatnim impulsie spadkowym i tak po nałożeniu na ostatni dołek widzimy, że górna postawa tej struktury geometrycznej wypada w okolicach poziomu 107. Dodatkowo tu wypada ten współczynnik 38,2 z interwału tygodniowego, ale pamiętajmy, że jest to bardzo lokalny układ geometryczny, dlatego na dany moment warto poczekać i zobaczyć, zaobserwować, jak rynek zachowa się w tej technicznej strefie, gdzie znajdują się poziomy Dinapolego, ponieważ w tym obszarze może powstać jakiś bardzo ciekawy układ, o którym będziemy informowali na bieżąco na FX Roomie, FX Parkiecie, dlatego warto śledzić zachowanie ceny właśnie w tej technicznej strefie, ponieważ tutaj wszystko się w najbliższych dniach może rozebrać. A teraz przejdźmy na kolejny rynek, jest to Auto USD, interwał tygodniowy. Wyhamowaliśmy wreszcie w okolicach kursu 0,721 przy współczynniku 61,8. Wcześniej te spadki były wywołane m.in. czerwonym układem geometrycznym. No i przejdźmy na niższy interwał czasowy. Jeśli chodzi o niższy interwał, jest to H4. Wyznaczyliśmy tutaj największy zakres korekcyjny, został on oznaczony czerwonym prostokątem i jeżeli nastąpi większa reakcja podażowa, tak jak na pozostałych rynkach, tutaj również przenosimy ten prostokąt na ostatni szczyt i dolna podstawa może stanowić zakończenie geometrycznej korekty pędzącej. Na ten moment te zakończenie wypada w okolicach kursu 0,727. Warto również nałożyć siatkę Fibonacciego na ostatni swing spadkowy, aby wyznaczyć możliwe miejsce oporu. I tak pierwsze możliwe miejsce wyhamowania znajduje się przy okrągłym poziomie 0,740. Tu wypada również współczynnik 38,2. Kolejne może wynikać z kursu 0,750 przy zniesieniu psychologicznym 50%. Warto obserwować zachowanie ceny w tych dwóch strefach. Przejdźmy teraz na indeksy, na początek DAX 30. Pamiętajmy, że w momencie dalszych wzrostów ciągle istnieje szansa na powstanie geometrycznej korekty pędzącej oznaczonej czerwonymi prostokątami i formację Dartleya. I tutaj te zakończenia tych dwóch układów grupuje się przy poziomie 10840. Natomiast bliższa techniczna strefa, która musi jeszcze zostać pokonana przez rynek, znajduje się w okolicach poziomu 10500. Przejdźmy na najniższy interwał czasowy. Tutaj będzie nieco lepiej widać ten techniczny obszar. Widzimy, że w okolicach tej strefy w ostatnim czasie wypadało zakończenie formacji harmonicznej Leonardo. Rynek bardzo ładnie zareagował podażowo na ten układ i obecnie zbliżamy się do technicznej strefy przy psychologicznym poziomie 10 tysięcy, gdzie dodatkowo wypada dolna podstawa możliwej struktury geometrycznej na bazie największego zakresu korekcyjnego w ostatnim swingu wzrostowym, który rozpoczął się 6 maja 2016 roku. Przejdźmy na niższy interwał czasowy. Widzimy, że tutaj bardzo niewiele brakuje do zacięgowania tej technicznej strefy. Pamiętajmy, że rynek może lekko naruszyć dolną podstawę struktury geometrycznej w ramach zacięgowania psychologicznego poziomu, tak jak m.in. wyglądała sytuacja na kablu, gdzie rynek naruszył dolną podstawę, aby zacięgować okrągły poziom. Tutaj również taka sytuacja może mieć miejsce. Jeżeli na rynku pojawi się ponownie tendencja wzrostowa, to najbliższy opór może wynikać z lokalnego układu geometrycznego. Wyznaczamy największy zakres korekcyjny, nakładamy go na ostatni dołek i górna podstawa w okolicach poziomu 10165 może stanowić istotną zaporę podażową. Jest to dodatkowo obszar ZZB, czyli wcześniej ten obszar stanowił wsparcie, obecnie może stanowić opór, a jeżeli ten układ geometryczny zostanie wybity górą, jeżeli cena zareaguje na niego, ale później na przykład będzie go wielokrotnie testować, wybijemy go górą,
to istnieje szansa, że ponownie przetestujemy zakończenie formacji Leonardo albo powstanie układ nietoperza przy współczynniku 88,6 przy kursie cenowym 10430. Spójrzmy teraz na kolejny indeks, jest to S&P 500, interwał D1. Ponownie walczymy w okolicach kursu 2100, gdzie swoje zakończenie ma układ nietoperza na interwale D1. Ryzyko wybicia jest coraz większe, ponieważ rynek boksuje się w ostatnim czasie w okolicach tej technicznej strefy. I jeżeli taki scenariusz się wypełni, to pamiętajmy, że kolejne możliwe miejsce wyhamowania znajduje się przy poziomie 2130. Są to ostatnie szczyty na interwale D1. Natomiast jeżeli rynek będzie w dalszym ciągu respektował tę techniczną strefę, to najbliższe możliwe wsparcie na tym interwale znajduje się przy kursie 2060 i przy współczynniku 78,6 z tego interwału czasowego. Jeśli chodzi o interwał H4, możemy nałożyć siatkę Fibonacciego na ostatni impuls spadkowy i widzimy, że zniesienie 127 grupuje się z obszarem ostatnich szczytów na interwale D1, a więc może być to dodatkowe potwierdzenie tej technicznej strefy w razie wybicia górą kursu 2100. Natomiast przejdźmy na niższy interwał czasowy, usunę siatkę Fiba, aby wykres był bardziej czytelny. Oznaczyliśmy na interwale H1 największy zakres korekcyjny w ostatnim swingu wzrostowym i może on nam posłużyć do wyznaczania potencjalnych układów geometrycznych. Widzimy, że wcześniej rynek bardzo ładnie respektował ten zakres korekcyjny. Jeżeli wybijemy nowe szczyty, będziemy w dalszym ciągu wyznaczali potencjalne układy geometryczne na bazie tego zakresu korekcyjnego. Po przetestowaniu tej technicznej strefy będziemy zwracali oczywiście uwagę na otwarcie rynku, ponieważ w dalszym ciągu istnieje szansa na ponowny test widocznej struktury geometrycznej, której zakończenie wypada przy poziomie 2085. Natomiast jeżeli rynek wybije nowe szczyty, to będziemy automatycznie przesuwali ten prostokąt na kolejne nowe szczyty i będziemy wyznaczali potencjalny układ geometryczny na bazie widocznego zakresu korekcyjnego. Teraz przejdźmy na surowce. W ostatnim czasie na rynku złota zaciągowaliśmy psychologiczny poziom dla tego rynku, czyli 1200, po czym nastąpiła bardzo ładna reakcja popytowa, między innymi właśnie po payrollsach. To jest kolejny dowód na to, że makro wypełnia technikę i obecnie najbliższy możliwy opór znajduje się w okolicach kursu 1250. Pamiętajmy, że rynek w ostatnim czasie bardzo ładnie reagował podażowo na układ geometryczny oznaczony czerwonymi prostokątami. Jeżeli ta tendencja wzrostowa zostanie utrzymana, to istnieje szansa na ponowny test tej struktury geometrycznej, której zakończenie wypada w okolicach kursu 1300. Przejdźmy na niższy interwał czasowy. Może przejdziemy na H1. Wyznaczyliśmy również tutaj największy zakres korekcyjny w ostatnim swingu wzrostowym i jeżeli pojawi się większa podaż na rynku, będziemy przesuwali ten zakres korekcyjny na ostatni szczyt. Dolna podstawa tego możliwego układu geometrycznego obecnie znajduje się w okolicach kursu 1230. Jeżeli rynek będzie wybijał nowe szczyty, będziemy przesuwali razem z tymi szczytami górną podstawę układu geometrycznego, aby posiadać zawsze aktualne układy, położenia tych układów na wykresie. Tak jak wspominałem, pierwszy możliwy opór znajduje się w okolicach kursu 1250. Przejdźmy na interwał H4, aby lepiej widoczna była siatka Fibonacciego. Kolejne możliwe miejsce wyhamowania może wynikać ze współczynnika 61,8. Widzimy, że rynek bardzo ładnie wcześniej na ten poziom cenowy bardzo ładnie reagował. Jest to kurs 1264. Pamiętajmy, że rynek złota bardzo respektuje, bardzo lubi współczynnik 61,8, a więc jeżeli wybijemy górą 50, to kolejne możliwe miejsce wyhamowania może wynikać z 61,8. Przejdźmy teraz na ostatni rynek, jest to ropa WTI. Obecnie w ostatnim czasie zaciągowaliśmy psychologiczny poziom dla tego rynku, a więc 50, po czym pojawiła się pierwsza reakcja podażowa. Tutaj na interwale D1 widać, że jeżeli ta 50 zostanie lekko naruszona, to istnieje szansa na powstanie geometrycznej korekty prostej, której zakończenie wypada w okolicach kursu 51,60, a więc taki wariant warto mieć na uwadze w swoich analizach. Przejdźmy na niższy interwał czasowy.
Na interwale H1 widzimy, że w ostatnim czasie bardzo ładnie respektujemy geometryczną korektę pędzącą oznaczoną niebieskimi prostokątami na bazie korekty, która swój początek ma 18 maja 2016 roku. Widzimy, że pierwsza reakcja była na ponad 150 punktów i obecnie pamiętajmy, że w 60% istnieje szansa na ponowny test tej struktury geometrycznej. Zakończenie tego układu wypada w okolicach kursu 47,85. Jeżeli wybijemy dołem ten układ, ponieważ taka sytuacja również jest możliwa, możemy wyznaczyć kolejny możliwy układ geometryczny, tym razem na bazie korekty, która swój początek ma 29 kwietnia 2016 roku. I tak po nałożeniu tutaj zakresu korekcyjnego na ostatni szczyt widzimy, że dolna podstawa tej struktury geometrycznej wypada w okolicach kursu 46,50. Jeżeli wybijemy dołem niebieski układ geometryczny, to kolejne możliwe miejsce wyhamowania może wynikać właśnie z tego kursu 46,50 i dolnej podstawy możliwego układu geometrycznego oznaczonego niebieskimi, zielonymi prostokątami. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli wybijemy górą ten psychologiczny poziom 50, to pamiętajmy, że kolejne możliwe miejsce wyhamowania może wynikać z kursu 51,60, gdzie wypada zakończenie geometrycznej korekty prostej oznaczonej czerwonymi prostokątami. To wszystko, jeśli chodzi o nasz cotygodniowy przegląd rynkowy. Ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnego wideo.